Witajcie, dzisiaj w filmie zrobimy sobie teści krzywy wobec wyskiwaczy. Już nie nagrywałem samego demontażu pokrywy silnika, filtra, bo filtra całego i tak nie będę ściągał, wystarczy tak jak jest lekko podniesiony. No i po kolei. To są wtryski Comorail'a, także wyciągamy sobie do góry wszystkie te spinki po kolei. Co tutaj widać? Nie wiem, czy dobrze widać. Czyli ten wężyk. On jest z góry wpięty. Tylko pamiętajmy o tych metalowych spinkach. Gdy wyciągniemy, wpinamy później po kolei od tych fiolek. Wpinamy sobie po kolei. Najlepiej 1, 2, 3, 4, żeby było widać. Wpinamy i znowu zabezpieczamy tymi spinkami. No i problem był taki, że tu w zestawie niby były zatyczki na każdy z tych wężyków, ale nie pasują, spadają. Więc założyłem coś takiego. Odpiąłem po prostu te wszystkie cztery wężyki powrotne i założyłem na ten główny jeden, co jest z powrotu. I tu zaślepiłem. Teraz to wszystko już jest podpięte tak, jak powinno być. I teraz możemy odpalić i zobaczyć, co te wtryski pokażą. No i dobra, tyle tego testu wystarczyło i powiem wam tak.
Można by to uznać za okej. Trochę ta czwóreczka od tej strony. Te by były prawie że idealnie, ale tak, ten i ten mają troszkę więcej. Ale myślę, że oglądałem nieraz i były gorsze różnice i też uznawali, że jest okej. Ale ja bym to uznał, że też jest okej, bo ten z tym jest porównywalny i ten z tym jest też porównywalny. Także co innego, jakby w tej było połowę, a w tej jeszcze mniej, w tej jeszcze mniej, albo w tej jeszcze więcej. No wiecie, o co chodzi. A jest mniej więcej wszystko równo. Także z testami tu by było ok. Denerwuje mnie tylko, jak się coś zamawia, jakiś, tak jak właśnie ten tester. Dziadostwo widziałem, jak tutaj mi się sączy ropa. Nigdzie nic porządnego zamówić teraz, bo wszystko przysyłają chińskie pieniądze, człowiek na to wydaje. Niby ma pasować do wszystkich modeli, do wszystkich tysków, a co się okazuje, to nie pasuje. Tu widziałem, jak mi się w tym miejscu sączy. Chociaż tu nie ma dużego ciśnienia na powrocie. Dobra, to w tym filmiku by było na tyle. Następny filmik będę chciał wam nagrać już bardziej od podstaw. Następny filmik to ja myślę, będziemy jeszcze robić tutaj ciśnienie cylindrów. Jeżeli będziemy mierzyć ciśnienie cylindrów, będziemy mierzyć przez, można by przez wtryski, można przez świece żarowe, ale myślę, że zmierzymy przez świece żarowe, bo akurat u mnie jest dostęp bardzo dobry do świec żarowych. Gdyby był gorszy, to można by się bawić przez wtryski. Przez wtryski też możecie mierzyć ciśnienie komory, a można wykręcać. Tylko pamiętajcie, że ma wrócić na to miejsce, na którym był. Żebyście nie zamienili, bo te wtryski są kodowane. Jak wykręcicie, przykładowo ten wtrysk, założycie go z powrotem, to nie będzie żadnego problemu z kodowaniem, chyba że zamienicie, dacie ten tutaj, a ten tutaj, to te, tak. A tak można bezpośrednio go wykręcić, później wkręcić i on będzie działał normalnie. Nie trzeba będzie go programować, kodować. W ten sposób to działa. Dobra, w tym filmiku byłoby to na razie, bo już się zdenerwowałem z tym wyciekiem, bo teraz mi naleciało ropy do kanału. Gdzie to takie coś wymyślić chińskie? Dobra, to na razie, do następnego.